A w studiu Rady Ziemi Wileńskiej gościmy panią Iwonę Kaźmierską-Małyską. Witam panią. Dzień dobry. Spotykamy się nieprzypadkowo. I jeśli chodzi o budowę jednej z inwestycji na terenie gminy Bolesławiec, inwestorem jest pani Jolanta Mikan. Pani jest pełnomocnikiem. Co to za inwestycja? Bo na pewno część mieszkańców powiatu bardzo czeka na tę inwestycję. Mamy taką nadzieję. Więc cały projekt zakłada budowę pola golfowego, budowę kompleksu hotelowego wraz ze spa. A zapleczem do tego, dającym nam gwarancję utrzymania i bieżącej obsługi zarówno pola, jak i hotelu, będzie firma, która zajmowała będzie się pielęgnacją ogrodów, będzie utrzymaniem pola golfowego również się zajmowała, będzie to także pralnia, która już powstaje, pralnia z barierą higieniczną oraz szwalnia. Tutaj myślę, że warto dodać, że pralnię będziemy planować otwierać we wrześniu bieżącego roku, więc już niebawem. Jest to projekt dofinansowywany, zakwalifikowany do dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wnioskowana kwota, o jaką wnioskował inwestor, to prawie 1,5 miliona złotych. Cieszymy się, że udało nam się zakwalifikować do dofinansowania i czekamy na podpisanie umowy. Prawdopodobnie już w marcu. To chyba jeden z nielicznych wniosków, jeśli chodzi o prywatnych przedsiębiorców z powiatu wieruszowskiego. Z tego co wiem, zakwalifikowany jeden jedyny. No, jeżeli się mylę, to bardzo przepraszam. W tabeli w powiecie wieruszowskim był wykazany tylko ten wniosek. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nawet 85% dofinansowania. Tutaj ile to 1,5 miliona złotych wynosi, jeśli chodzi o cały kosztorys? Ile to jest? 50%. Przy czym pamiętamy, że mówimy tutaj o pralni z barierą higieniczną. I czyli mówimy też o kosztach kwalifikowalnych, prawda? Tak, tylko i wyłącznie. Czyli cały projekt jest wart ponad 3 miliony złotych, to jeśli chodzi tylko o pralnię, bo jeśli chodzi o całą inwestycję, jest znacznie więcej. I ja się nie dziwię, że w ubiegłym roku samorządowcy z gminy Bolesławiec z trwogą czekali na decyzję pani Jolanty Mikan, gdzie ma być zlokalizowana ta inwestycja, bo był wariant alternatywny, czyli Uniejów i co ciekawe, bardziej korzystny dla inwestora. Tak, był taki moment. Uniejów zaproponował inwestorowi bardzo korzystną ofertę. Znacznie korzystniejszą niż Bolesławiec? Zaproponował przekazanie bezpłatne terenów pod inwestycje. No to faktycznie karta przetargowa. I co spowodowało, że jednak pani Jolanta Mikan wybrała Bolesławiec? Jak mieszkańcy powiatu wieruszowskiego wiedzą, pani Mikan pochodzi z powiatu wieruszowskiego. Jej korzenie są w gminie Bolesławiec. I tutaj wygraliśmy tymi korzeniami, wygraliśmy tym sentymentem do tych ziem i chyba tym, że jej mężowi bardzo te tereny również się spodobały. Pole golfowe powstanie w gminie Bolesławiec. Z tego co wiemy, to do 2013 roku, do końca 2013 roku już będzie 9 dołków. Tak, do końca 2013 roku planujemy przekazać graczom 9 pierwszych dołków. Mamy nadzieję, że to się uda, że już nic nas więcej nie zaskoczy i że będzie można z tego korzystać. No, pole golf to taki niszowy sport, jeśli chodzi o Polskę. Mhm. Niektórzy oglądając różnego typu filmy, to patrzą na te kluby golfowe, gdzie żeby się dostać, to trzeba spełnić określony szereg warunków. No i jest elitarny to sport. Jak to jest właśnie z polami golfowymi w Bolesławcu? Też jest skierowany do biznesowego, takiego z klasą klienta, czy raczej też liczycie na tego turystę, nie tylko weekendowego, ale chcecie przyciągnąć większość turystów, którzy będą przejeżdżać przez powiat wieruszowski, bo przypomnijmy, te tereny będą leżeć niedaleko trasy Katowice-Poznań. Tak. Tak naprawdę w tej chwili my nie chcemy tutaj rozgraniczać turysty weekendowego od turysty biznesowego, tak? Wiadomo, że sport jest wyjątkowy, jest inny, jest może nawet mało popularny na tych terenach. Mamy nadzieję go rozpropagować. Dla nas zarówno ten turysta tak zwany weekendowy, który tak naprawdę przecież może być biznesmenem, który przyjeżdża wraz z rodziną wypocząć, nauczyć się grać w golfa lub udoskonalać swoje dotychczasowe umiejętności, podczas gdy rodzina, nie wiem, korzysta ze spa, korzysta z basenów, korzysta z uroków natury, on gra, on się dobrze bawi, on wypoczywa. Ten sam turysta weekendowy może w ciągu tygodnia organizować konferencje lub być uczestnikiem spotkań biznesowych. Także tutaj bym tego tak nie rozgraniczała, tak?
jesteśmy otwarci na klientów i tych tak zwanych weekendowych, i tych biznesowych, i tych z bliska, i tych z daleka, tak? Nie tylko z naszego kraju oczywiście. Pani Iwono, ja podczas ostatniej sesji Rady Gminy Bolesławiec, gdzie dyskutowano między innymi o reorganizacji szkół, rozmawiając z niektórymi radnymi na temat tej inwestycji, ja widziałem wielkie uśmiechy i wiarę w tą inwestycję, przede wszystkim optymizm. Myślę, że też to tutaj chodzi o miejsca pracy, bo podejrzewam, że część pracowników będzie się pozyskiwać właśnie z terenu gminy Bolesławiec i tych przelegających okolic. Tak, do nas już w tej chwili dzwonią, zarówno do mnie, jak i do pani Mikan, dzwonią osoby zainteresowane nawiązaniem stosunku pracy. Tych podań na naszych biurkach jest coraz więcej, chociaż nie ogłosiłyśmy jeszcze naboru, tak? Więc tutaj ta poczta pantoflowa i dzięki mediom również informacje są przekazywane i to działa. Na razie nie rozpatrujemy tych podań, ogłosimy nabór, wtedy będziemy jednorazowo przystępować do wyboru osób do zatrudnienia. Ilość miejsc pracy, bo pewnie to najbardziej pana interesuje, docelowo będzie to 80 osób, a w tym roku 22 osoby, więc myślę, że dosyć dużo. W tym roku też zostanie otwartych kilka z tych przedsięwzięć. Na czerwiec już tego roku planujemy otwarcie bistro. Jest to obiekt pierwszy, który zaczął powstawać. Będzie to bistro serwujące nam potrawy regionalne, potrawy polskie, tradycyjne, potrawy niemieckie. I myślę, że zaskoczy niejedno podniebienie. A polewkę będzie można zjeść, bo to też tradycyjne polska potrawa. I rzadko ja jeżdżąc po Polsce, no, nie spotykam się, żeby serwowano taką potrawę, a nie jeden by chciał taką zupę zjeść. Póki co zachowamy to w tajemnicy. Rozumiem, bo konkurencja słucha. Pani Iwono, niektórzy twierdzą, że jakiekolwiek inwestycje budowlane i nie tylko napotykają się na biurokrację. Jak to jest właśnie z tą inwestycją? Czy też urzędnicy, samorządowcy pomagają? Czy jednak jest taka, na początku była taka bariera? Powiem tak. To, co nas zaskoczyło, to długość trwania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Tutaj no niestety, ale całość projektu miała być zakończona do końca 2013 roku. Teraz wiemy, że to się nie uda, że te 9 dołków, które oddamy do końca 2013 roku, to jest wszystko, na co będziemy mogli sobie pozwolić ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego po drugiej stronie, prosny, że tak powiem, na który będziemy czekać, tak? I kolejne 9 dołków i hotel uwarunkowane są długością procedur, tak? Zmiany studium i zmiany planów. Mamy nadzieję, że będzie to robione równolegle. Jesteśmy po rozmowach z wójtem, który zapowiedział, że postara się zrobić równolegle zmianę studium i zmianę planu zagospodarowania, co przyspieszy też tę procedurę. Pani Iwono, jeśli chodzi o umiejscowienie tej inwestycji, tych pól golfowych przy rzece Prośnie, to nie jest przypadkowe, bo potrzeba do takiego pola dużo wody. Oczywiście. Nic nie jest przypadkowe przy takiej inwestycji, nie można sobie pozwolić na przypadkowość. Raz, że dużo wody, więc i nawadnianie, ale też odwadnianie, tak? Bo wiemy, że są to tereny, które czasami w ciągu roku mają aż za dużo tej wody. Mamy fachowców od tego, żeby się zabezpieczyć przed niespodziankami natury i mamy nadzieję, że to wszystko będzie działało tak, jak należy. A tereny są bardzo krajobrazowe, bardzo piękne i myślimy, że tym też przyciągniemy graczy. Jeśli chodzi o pola golfowe, jednym z podstawowych warunków jest dobra trawa. Zbliża się Euro 2012 i te ośrodki, które weszły w ten cykl UEFA, gdzie będą stacjonowały różne reprezentacje narodowe, ściągają na przykład trawę z Anglii i Holandii, bo twierdzą, że w Polsce dostatecznie dobrej trawy nie ma. No i ściągają przede wszystkim fachowców, bo najlepsi podobno fachowcy od trawników są w Anglii. Czy też taki nabór będzie prowadzony? Tak też jest w tym przypadku. Główna osoba decydująca o tym, jak to pole będzie powstawało, projektująca i pilnująca tego, aby ono było wysokiej klasy i wysokiej jakości, jest Anglikiem.
Proszę, także będzie międzynarodowa to inwestycja, ale też i międzynarodowa kadra. 80 osób, jak Państwo słyszeli, docelowo będzie zatrudnionych właśnie w tym takim kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Pani Iwono, Pani jest także prezesem Fundacji Wiktoria. Działacie sporo, między innymi zarybianie rzeki Prosny, to Wasza inicjatywa, ale nie tylko, pomagacie dzieciom, osobom potrzebującym. Z tego co wiem, dostaliście już dofinansowanie na organizację niektórych takich imprez skierowanych do tych osób. Tak, jesteśmy po złożeniu 3 wniosków na bieżący rok. Jeden z konkursów, konkurs w dziedzinie sportu, został już rozstrzygnięty. Dostaliśmy ponad 2800 zł dofinansowania na organizację trzeciego krosu MTB Galewice, na który już dzisiaj wszystkich zapraszam. Odbędzie się on 12 maja i wspólnie z PTTK-iem ten kros organizujemy. A kolejne wnioski na co? Kolejne wnioski są w obszarze kultury złożone. Co nie zapeszajmy? Nie zapeszajmy. Ja przypomnę, moim Państwa gościem jest pani Iwona Kaźmierska-Małecka, pełnomocnik inwestora, czyli pani Jolanty Mikan, która buduje pola golfowe w gminie Bolesławiec. Ja tylko na koniec się spytam, bo wiem, że w ubiegłym roku miłośnicy golfa z Wielunia i okolic zorganizowali sobie na jednym z pól pod Częstochową Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego. No, pod Częstochową Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego. Czy mają szansę już za rok zorganizować takie mistrzostwa na polu w Bolesławcu? Już za rok obawiam się, że nie, ponieważ tak jak mówiłam, do końca przyszłego roku chcemy oddać 9 dołków. Podejrzewam, że nie będzie to spełniało standardów. Pełnowymiarowe pole planujemy oddać do końca 2015 roku. Tutaj bardzo ostrożnie wyznaczamy ten termin. Optymistycznie powiedziałabym, że do końca 2014, ale tak jak mówiłam, nie wiemy, ile potrwa zmiana studium i zmiana planu zagospodarowania. Ale miejmy nadzieję, że już niedługo miłośnicy golfa z Wielunia będą rywalizować z miłośnikami golfa z powiatu wieruszowskiego i być może jakieś takie turniej powstanie. I nie będą musieli jeździć pod Częstochowę. Dokładnie. Będą mieli znacznie bliżej i też piękne tereny. Moim Państwa gościem była Iwona Kaźmierska-Małecka. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.